Jakie treści podpowiada ci Twój umysł, gdy ktoś pyta Cię o pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Z pewnością próbuję zestawić kilka obrazów, które potencjalnie mogą wkomponować się we właściwą odpowiedź na tak zadane pytanie. Czy masz jednak stuprocentową pewność, że wydarzenia, które sobie przypominasz, w ogóle kiedykolwiek miały miejsce? Pewna grupa naukowców podważyła stanowisko by nasze zlepki obrazów w postaci widoków wózka dziecięcego czy grzechotki były jakkolwiek prawdziwe. W dzisiejszym podcaście opowiem Ci o fikcyjnych wspomnieniach z naszego dzieciństwa i nie tylko. Zapraszam. Dobra pamięć. Zdaje się, że czasami przeceniamy własną pamięć, przynajmniej w kontekście przypominania sobie pierwszych wydarzeń z okresu dziecięcego. Tak wynika z publikacji badań w Psychological Science z 2018 roku. Literatura badawcza z zakresu psychologii wskazuje, że właściwie niemożliwym jest, by mieć wyraźne wspomnienia z okresu, gdy miało się mniej niż dwa lata. Mówi szacja aktar, angielska uczona zaangażowana we wspomniane badania. Co jednak ciekawe, prawie 40% badanych deklaruje, że ich pierwsze wspomnienie pochodzi z czasów. Gdy byli nawet młodsi niż przytoczone dwa lata. Dlaczego są tak pewni swych wizji wspomnień? Czy tak naprawdę wierzą tylko i wyłącznie w wariacje na ich temat bazujące na narracji najbliższych? Technicznie rzecz biorąc, pierwsze dwa lata to taki etap w życiu człowieka, kiedy formowanie się wspomnień jest jeszcze niewykształconą umiejętnością. W związku z powyższym. Uczeni określają to zjawisko jako fikcyjne wspomnienia. Ludzie tworzą w umyśle własną fabułę z okresu dziecięcego, która niekoniecznie musi mieć jakąkolwiek relację z rzeczywistością. Pierwsze realne historie z naszego życia zapisują się bowiem na taśmach umysłu w momencie, gdy zaczynamy posługiwać się słowami. W badaniach opublikowanych 17 lipca 2018 roku przez Psychological Science Wzięło udział ponad 6600 osób. Były to osoby w wieku od 11 do nawet 100 lat. Badani otrzymywali zadania, aby opisać ich pierwsze wspomnienia z dokładnym podaniem prawdopodobnego okresu, z którego pochodzą. Twórcy badania zastanawiali się nad tym, czy wspomnienia badanych będą pochodzić od nich samych, czy może z przekazu osób trzecich. W przypadku tak dalekiej podróży możemy traktować historie opowiadane przez zdjęcia, filmy, dokumenty jako nasze własne. Szacja Aktar wyraźnie podkreśla, że jeśli ktoś powołuje się na wydarzenia z tak wczesnego okresu, to najprawdopodobniej sam wyprodukował scenariusz tych zdarzeń, nawet jeśli deklaruje, że historie te miały miejsce naprawdę. Nie ma naukowych fundamentów. Na to, by sądzić, że pamiętamy zdarzenia z tak odległego etapu życia. Badanie wykazało, że prawie 2,5 tysiąca osób sfabrykowało swoje pierwsze wspomnienia. Uczestnicy opisali bowiem historie, które w ich mniemaniu wydarzyły się, gdy mieli roczek lub niecałe dwa lata. Co więcej, niektórzy badani byli tak pewni swoich obrazów z dzieciństwa, że nie chcieli przyjąć do wiadomości nauki stojącej za brakiem możliwości generowania wspomnień z tego okresu. Aktar dodaje, że fikcyjne wspomnienia generowane były najczęściej przez osoby starsze i w średnim wieku. Nie należy jednak jeszcze na tej podstawie wnioskować o stopniu podatności tych grup wiekowych. Dobra pamięć. W kontekście tej tematyki chciałbym także nawiązać do wykładu doktora Andrzeja Augustynka pod tytułem Pamięć wszczepiona fałszywe wspomnienia. Opowiada on o tym, że pierwotnie idea, że nie pamiętamy wydarzeń z wczesnego okresu, wydawała mu się bzdurna, bo w jego ocenie doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co działo się, gdy miał roczek. Szybko jednak skonfrontował to z rzeczywistością. Gdy opisał swemu ojcu sytuację, która rzekomo miała miejsce na początku jego życia, gdy wypadł z wózka, zawisnął na szelkach i zaczął płakać, ojciec wytłumaczył mu ze owsem. Taka sytuacja miała miejsce, ale sześć lat później i nie byłeś to ty, a inny chłopiec. Na podstawie tego doświadczenia dr Andrzej Augustynek pokazuje, jak zaawansowane obrazy może stworzyć mózg na podstawie fikcyjnych wydarzeń. Podczas tego wykładu poruszył on także wątek wszczepiania wspomnień. W zasadzie możemy tą umiejętność wykorzystywać świadomie i podsuwać naszym bliskim wspomnienia względem wydarzeń, które w ogóle nie miały miejsca. Przytacza on pewne próby prostego wszczepiania takich wspomnień, gdy na przykład dziewczyna pyta chłopaka czy pamiętasz jak byłam ubrana na pierwszej randce, co spotykało się oczywiście z konsternacją niewiedzę chłopaka. Dziewczyna podsuwała mu zmyślone szczegóły na temat swojego ubioru z tamtego czasu, dodając opis sukienki, na co chłopak przytakiwał pozwalając na wtrącanie sobie nieprawdziwych wspomnień. Mówi on także o tym, że bliźnięta są bardzo podatne na takie fałszywe wspomnienia. Na przykład jeden z bliźniaków może mieć w swojej pamięci zdarzenia dotyczące swojego brata lub swojej siostry, tak? jeżeli są bliźniakami. Jest też sytuacja większego kalibru. Jedną z jego pacjentek była dziewczyna, która po pewnym okresie terapeutycznym obwiniała swojego dziadka za molestowanie w dzieciństwie. Po przeprowadzeniu wywiadu z jej rodzicami Okazało się jednak, że było to niemożliwe, bo dziadek od jej wczesnych lat był przykuty do łóżka z powodu choroby, miała zatem fałszywe wspomnienie z tego okresu i na nim zbudowała swoją obecną sytuację względem samopoczucia, co jest bardzo ważne. Warto zatem zdać sobie sprawę z mocy i niebezpieczeństwa fałszywych wspomnień. Jeżeli mamy możliwość, starajmy się zweryfikować, czy sytuacje podsuwane przez mózg są autentyczne. Pamięć jako narzędzie człowieka potrafi być niesamowita. Znamy choćby przypadki wielkich sportowców, zapamiętujących tysiące cyfr liczby pina czas lub poliglotów mających w swych sieciach pamięciowych słowniki wielu języków świata. Bywa ona jednak myląca, a świat nauki pokazuje, że potrafimy pamiętać historie, które w ogóle nie miały miejsca. Nie ulega wątpliwości, że pierwsze wspomnienia z naszej pamięci mogą ogromnie rzutować na nasze życiorysy. Historie z początku naszej linii czasu kształtują nasz charakter i są zapalnikiem do kolejnych życiowych kroków. Fakt, że obrazy te mogą być przez nas wymyślone i zupełnie fikcyjne, jest zatem bardzo zastanawiający, by nie powiedzieć niepokojący. A czy Ty jesteś pewny pierwszych historii swojego życia? A może to w gruncie rzeczy anegdoty Twojej rodziny i przyjaciół? Co prawda, produkcje mózgu mogą czasem przypominać formę serialu dokumentalnego opartego na faktach, to jak pokazują badania szacji i wykład doktora Andrzeja Augustynka, może być to niezłe kinofabularne z wymyślonym scenariuszem. Dobra pamięć. Jestem ciekaw. Co myślicie na temat tej koncepcji wszczepiania wspomnień, na temat koncepcji fałszywych wspomnień jako takich? No, przyznam, że na mnie zrobiło to niemałe wrażenie. Zacząłem sobie analizować, ile z tego, co się w moim życiu wydarzyło, wydarzyło się naprawdę, a ile z tych treści to są tylko jakieś moje wymysły, albo właśnie wszczepienia innych. No, podczas tego wykładu doktora Andrzeja Augustynka, tam też padło takie sformułowanie, że tak naprawdę większość z nas, Właśnie wiąże się z tym tematem, że każdy z nas może mieć te szczepione wspomnienia. Prawdopodobnie dotyczy to ciebie, twoich kolegów, koleżanek, przyjaciół, rodziny, i gdzieś tam w jakimś zakresie, w jakimś procencie te nasze wspomnienia są trochę sfabrykowane, są trochę tym takim Netflixem, trochę tym takim serialem z wymyślonym. Scenariuszem. Niemniej warto zweryfikować, czy te takie najważniejsze wspomnienia, takie korowe wspomnienia rzutujące na nasz obecny obraz rzeczywistości, czy one są prawdziwe, czy może jednak tam trochę dotworzyliśmy, no bo ten przypadek dziewczyny, która posądzała dziadka o takie dosyć mocne czyny, no pokazuje, że to może być albo mniejszy, albo większy kaliber jednak też czasami, więc tutaj na pewno warto podkreślić znaczenie dobrego wywiadu środowiskowego, zanim się faktycznie uwierzy we własne wspomnienia. Ja nie ukrywam, że też taki wywiad chyba przeprowadzę, też sobie trochę to zbadam w swoim życiu. No i warto pamiętać, że... Te pierwsze wspomnienia z dzieciństwa niekoniecznie muszą wiązać się z prawdą i lepiej to dobrze zbadać, zanim uwierzymy w to, że kiedyś było tak, dlatego teraz z tego X wynika Y, bo może tutaj w ogóle nie ma żadnego przełożenia. To był Maciej, dobra pamięć, dzięki, że słuchaliście. Jestem ciekaw waszych opinii na temat fałszywych wspomnień, na temat wszczepiania wspomnień. Jeżeli macie ochotę, napiszcie, co o tym myślicie na grupie facebookowej Dobra Pamięć Crew. Pozdrowienia. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.